Sobotnie walki w ramach meczu Polska-Włochy nie zawiodły kibiców. Biało-czerwoni w ostatecznym rozrachunku wygrali spotkanie. Na ringu w hali sportowej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej odbyły się w sumie 3 sparingi oraz 11 walk. Polscy pięściarze do spotkania przygotowywali się pod czujnym okiem trenera Zbigniewa Raubo, który ostatni raz w Lublinie był w 1983 roku jako zawodnik. Spotkanie z Włochami trener potraktował jako kolejny stopień w osiągnięciu jeszcze ważniejszego trofeum bokserskiego. Ten mecz jest kolejnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy Kadetów i do Mistrzostw Świata Juniorów, które są na jesień. I tu nie można się przygotowywać do jednego spotkania. To jest cykl spotkań. Mieliśmy 2 tygodnie temu mecz Polska-Francja, teraz mamy mecz Polska-Włochy. Następny w kolejności idzie Litwa-Norwegia. Wśród pięściarzy polskiej reprezentacji wystąpił zawodnik lubińskiego klubu MKB Energetyka Patryk Milewicz. To jego nazwisko w sobotni wieczór wykrzykiwano najgłośniej. Młody bokser ma jak dotąd na swoim koncie m.in. Puchar Polski i Mistrza Polski 2011 roku. Uczestnik Mistrzostw Europy, nie jest to jakiś przypadkowy bokser, który po znajomości jest w reprezentacji. On se na to zapracował. Wiem mniej więcej jak Włosi boksują. Typowo pod ich styl się zacząłem przygotowywać, bo gdy jeżdżę na jakieś inne zawody, nie wiem jakie będą miały przeciwnika, jak będzie boksował, dlatego to jest takie ogólne przygotowanie tutaj. Przygotowanie jest typowe pod Włochy. Patryk Milewicz wygrał walkę z Włochem 2-0. Młody pięściarz w sobotę reprezentował przede wszystkim Polskę, ale nie sposób zapomnieć, że jest on rodowitym lubinianinem. Milewicz trenuje na co dzień w klubie MKB, którego opiekunem jest spółka Energetyka. Mamy świadomość, że w ten sposób ludzie, którzy noszą nasze logo na swoich koszulkach, no jakoś identyfikują się z naszym zakładem, a także i to, że właśnie no, w ten sposób pokazują, że warto dzięki Energetyce być lepszym. Od kiedy Energetyka, spółka KGHM nas sponsoruje, jest naprawdę wielka różnica. No, przede wszystkim na tym, że wjeżdżamy za granicę coraz częściej. Mamy nowe stroje, nowe sprzęty, nowe rękawice. Sobotni mecz z Włochami był już 3 z rzędu zorganizowanym z myślą o kibicach boksu w Lublinie. Wszystkim zawodnikom polskiej reprezentacji, a w szczególności Patrykowi Milewiczowi gratulujemy. Miejmy nadzieję, że podobne sukcesy polscy pięściarze osiągną w spotkaniach z Litwą i Norwegią.